Nie myśleliście chyba, że sobie tak łatwo odpuszczę. Okej. Okay. Więc tak, dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel. Widzimy się godzinę po Ratchecie i Clanku, możliwe. I no tak, nie myśleliście sobie chyba, że tak sobie odpuszczę łatwo. Big's Big Fishing Adventure 3. I tym razem będziemy robić drugą wersję historii. To możliwe, że już jest ostatni odcinek z tej gry, gdyż nie wiem, czy jest coś jeszcze możliwego z tą grą do wyciśnięcia z niej. I jeszcze chwila, moment, muszę coś tutaj wziąć, bo jest mi to bardzo potrzebne. Okej. Okay. Big's Big Fishing Adventure 3. Teraz czekamy. W ogóle czemu to jest takie ścięte, że tak to mogę nazwać. Nie wiem, czy wam się w ogóle podobał poprzedni odcinek, bo właściwie nagrywam to jeszcze przed publikacją jego. Jest śmiesznie. No. Chcę tą muzyczkę. I want that. O. Spoko. To już znamy. Swoją drogą, niektórzy myśleli, że ta gra jest, że muzyka jest Sonica 4 i pozdro dla tych, którzy tak myśleli. Tu jest wybór teraz aktów, o Jezu. No co, od początku oczywiście. Weźmiemy. Ciekawe, czy te... O kurde, jeżeli się... O nie. Dobra, przemieniemy początek. Bo to już mówiłem w poprzednim odcinku. Wszystko. Okej. Okay. Ajajaj. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Tym razem musimy wybrać drugą opcję, czyli nie iść do transportera. A, dobra. Pyk. Dobra. Aha, ja wybrałem inny. Ten. No. Inny ten scenariusz, dobra. 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 Space plane. Czy to nie jest statek kosmiczny? Zawsze chciałem spróbować jeden z nich. Ale jak ja mam się tam dostać? Z jednym porządnym zaciągnięciem swoją wędką Big jakimś cudem spowodował, że okno w kosmicznej kolonii Ark odleciało. Pozwalając ciążącego kota, ciężkiego kota, by wspaniale leciał w eterze. Muszę trzymać mój oddech. Teraz patrzcie. Tak. Flappy Big. God damn it. Jak widzicie, mamy tu nawet życia. Więc to jest... Nie jestem zbyt dobry we Flappy Birda. A już w szczególności przy komentarzu nawet. Ale no patrzcie, no po prostu... To jest Kurde! Musimy 15... Przez 15 tych przelecieć.
Przez 15 grawitacyjnych rur bodajże? Nie wiem, to jest Sesej 2. A, to się zapisuje. Spoko. No nie! No nie! Okej. Okay. 12. Nice! Dobra. Wygrałem. Jej! Chociaż straciłem wszystkie życia. To wyglądało na to, że będzie trwać wieczność, ale jakoś mi się udało. Muszę wrócić do domu. Miasto. 13:59. Nowa scena, jak widzicie, nowy scenariusz jest. z pomocą szczęścia i tylko przez możliwość posiadania 9 żyć Big the Cat wylądował Space Shuttle. To pewnie będzie jakiś kosmiczny, nie wiem, escape pod, nie wiem, po środku miasta. Kompletnie nieskrzywdzony w ogóle. Duża grupa zgromadziła się wokół, ale Big odszedł, nie dając im szansy na zobaczenie. Jest kotem na misji. Właściwie dwóch. To był wyboisty... Nie wiem, rajd. Dobra. Ale udało mi się najlepiej jak mogłem. I zrobiłem to. Teraz muszę tylko znaleźć Frogiego. Żabka. Ale... Brzuch Biga zaczął burczeć z niemożliwą siłą. Jestem głodny. O! Tu jest od razu na miejscu. Ciekawi mnie, czy mają kanapki z rybą. Dzień dobry. Jestem głodny. Czy masz jakieś ryby? Zakładam, że to miejsce nie jest jeszcze gotowe. Mam nadzieję, że będę mógł połowić gdzieś niedaleko. I teraz. Big wyszedł z małej jadalni i rozpoczął swoją najbliższą podróż, pytając wzdłuż miasta, wzdłuż ulic miasta, czy ktoś widział jego płazowatego przyjaciela. I w tym samym czasie szukać miejsca, szukać perfekcyjnego miejsca, aby zjeść. Swoją drogą, patrzcie tutaj, bo tu jest kamerka, mój cały OBS i tak dalej, po prostu ja to monitoruję i dlatego się często tutaj patrzę. Dlaczego nie mogę znaleźć żadnej owoców morza? Nawet 24-godzinne budki sushi są zamknięte. Czy ktokolwiek ma tutaj być? Powinien to być, o. Hey Big, long time no see. Nie. Hey Big, long time no see. Chyba coś w tym stylu będzie nakaz, nie wiem. Cześć Big, dawno się nie widzieliśmy. Witam. Co tutaj robisz? Nie sądzę, żeby tu było jezioro w milach. Że gdzieś tu jest jezioro. Jezioro. Szukam żabka. Znowu?
Wygląda na to, że gubisz go często. Zgubił go tylko w SA1. To jest na serio często? To jest mniej niż ty zgubiłeś główny szmaragd. Prawie tak często jak ty... I am Jason Griffith. Almost as often as you lose the Master Emerald, right? Prawie tak samo często jak gubisz główny szmaragd, prawda? Co? Shadow? Nie pytaj o moje umiejętności jako... Guardian. Stróż. Z moich obliczeń wynika, że został roztrzaskany 4 razy i ukradziony 7. Niezbyt dobry rekord dla kogoś, kogo jedyną pracą jest siedzieć na wyspie i patrzeć się na wielki kamień. Nie umiem polskiego głosu robić, Shadowa. Jason Griffith jeszcze tak. I am Jason Griffith. Ale po polsku nie. Hej, zawsze go zdobywam z powrotem, czyż nie? Na razie. Czy przypadkiem on nie jest znowu niepilnowany? Albo jesteś tutaj tylko dlatego, że ktoś znowu jest... Znowu go ukradł. I kolejny chaos rusza w kierunku nas. W naszym kierunku. Koniec! Co ty w ogóle robisz? Nie powinieneś... wkurzać Sonika? To jest twoja najlepsza rzecz do roboty. Aj... Przyszedłem tutaj rozglądać się po niego. Szukając go. O, cześć. Czy znalazłeś żabka? Nie. Ale słyszałem, że pracujesz nad grą. Tak. W której jestem ja. Dlaczego chciałbyś to zrobić? Bym mógł złapać rybę. Mając swoją grę, nie jest tak łatwo. Uwierz mi. Dokładnie. On tu nawiązuje do Shadow the Hedgehog. Wiecie, że 13 historii... wiecie, niby taka hejtowana gra, ale ja ją lubię bądź co bądź. Jest to moja ulubiona gra razem z Sonic 06, więc coś to znaczy. I gdzieś niedawno słyszałem, że jakby wyszło SA 3, to ludzie czy by nie chcieli... Sonic Heroes i Shadow the Hedgehog by zostały wymazane kompletnie i dla mnie to by była po prostu tragedia. Ale dobra. Nie mów tak, Shadow. Moja gra była nawet niezła. Masz na myśli grę, która miała... Nie wiem, rozgwieździć Espio? Nie rozgwieździć, tylko wysłabić Espio. Na systemie, który nikt nie kupował? Przynajmniej moja gra wyglądała jak gra Sonika. To pewnie dlatego sprzedała milion kopii. Czekaj chwilę, to była moja. Miałem jeden dobry ending, nie 13. Może powinienem iść? Czekaj, Big. Może ty to rozdzielisz. Kto miał najlepszą grę pomiędzy obu nas? Bo obie były dobre. Nie możesz uciec tak łatwo. Musisz wybrać. O stary. Swoją drogą tutaj wygląda teraz, jakby to było PlayStation 5, ale dobra.
Oczywiście muszę to wybrać. Sherlock Hitchcock. Ha! Powinienem wiedzieć. Ha! Powinienem wiedzieć. Chyba sobie żartujesz. To nic nie znaczy. Nie? Więc co by mogło? Podejdź tu i ci pokażę. Para rywali Sonika zaczęła walczyć. Walcząc o temat, który nikt nie dba o to, by został o nią walczony. Okej, okay, pa. Big zdecydował, by lepiej by zostawić ich i pójść szukać Frogiego. Żabka, znaczy. Mam nadzieję, że nikt nie walczy o mnie, tak. Czekaj chwilę. Witam. Chciałem przeprosić za ten obraz. To, co mieliśmy... To, o czym mieliśmy rozmawiać, nie było jeszcze gotowe. Więc inny temat został szybko... wkręcony... taki, który nikt się nie spodziewał. I tak właściwie to jest nawiązanie, że po prostu autor był zbyt leniwy i nie chciał zaczekać z napisaniem całej historii, tylko po prostu... zrobię coś takiego, czego nikt się nie spodziewał i myk! Shadow the Hedgehog or Knuckles Chaotix. Myk. Okej. Okay. Dobra. Chciałem ci powiedzieć, że widziałem żabka. Wskoczył na pociąg, który zmierzał w stronę Mystic Ruins. Wydaje mi się, że on wraca do domu. Zdenerwował mnie. Wiem, Big, za nie pójdziesz. Co? Na temat wcześniejszego. Tylko dlatego, że moja historia spotkała się z niezłym niszczeniem. To nie znaczy, że musi spotkać się twoją. Na koniec nie zmieniłbym nic. To znaczy poza śmiercią Marii. Okej, pa. Chaos Control! Nie. Jak to robił Jason Griffith? Chaos Control! Coś w tym stylu, taki Sonic X style. W błysku Shadow zniknął. Big... uciekając, by złapać kolejny pociąg. O, i... może by lepiej nie miała tylu zakończeń, co w... lepiej by twoja gra nie miała tylu zakończeń. Jest szybszy niż myślałem. Na serio, polski głos Shadowa bardzo wymęcza moje gardło. Dobra, to już jest wszystko dalej to samo, co było wcześniej. Dobra. Po prostu... Ale tak, to, jak się dowiedziałem, to na serio jest po prostu nawiązanie do Cat Goes Fishing. Dobra. No i dobra, no by się to udało. I ogólnie wczoraj mieliście też link do tamtego remiksu Lazy Days i okazuje się, że to jest z oficjalnego albumu Segi. True Colors The Best of Sonic the Hedgehog, czy jakoś tak.
Dobra. No i tyle. 20-minutowy odcinek, nice. Ten cover zawsze będzie najlepszy. Znowu obejrzymy ten staff roll. Muszę mieć jakąś muszę mieć pluszaka z Bigiem. Dobra, koniec z pluszakiem Sonicem, odkładam go na miejsce, czyli na mój drugi monitor, bo on sobie tutaj siedzi mi towarzyszy. Właściwie to, to właśnie ten pluszak z Sonicem mi przy każdym nagraniu towarzyszy. Dobra. No i tyle. Wow, poprzedni odcinek zajął mi 50 minut. 50 minut mi zajął poprzedni odcinek, a ten tylko 22. 22, właściwie, no cóż. Nadal nie rozgryzłem tego zdjęcia. Dobra, zobaczmy, czy jest teraz coś więcej do wybrania. Exploring the sky, jeszcze plus ten Big Maze, Frappy... Są nowe rzeczy do wybrania. Patrzcie, mamy dwie opcje tutaj. Happy Ending. Więc tak, ludzie, to było na tyle już kompletnie z Big's Big Fishing Adventure 3. Jeżeli ktoś odkryje coś jeszcze z tą grą, to mogę coś tam nagrać jeszcze może. Moje was są okropne. Mogę coś tam jeszcze nagrać zawsze. A na razie to tyle, więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.